Bo to jest świetna historia, którą uważam, że warto by opowiedzieć. Ale w gacie? Tak. A jadłeś już? No właśnie, jadłem. Okazuje się, że jakbyś chciał pobudzić metabolizm, albo obudzić, tak po to prostu nie jest. pobudzić. Ty, a wiesz, Obudzić że twój metabolizm. wczorajszy stream ma 8 wyświetleń, Damian? Jak to jest możliwe? Że 8 osób musiało wejść i go zobaczyć. Matko Boska, a nikt nie napisał. A czekaj, bo jest takie coś, tu jest czat, dobrze. Tu jest lista aktywności Twitch. A ja bym chciał mieć takie podsumowanie, ile tych... Czekaj, narzędzia? Nie, pomoc nie, panele. Czat, statystyki. O, ja bym chciał mieć ale to są nie takie, co ja bym chciał mieć. Stream na żywo, zgubione klatki, to ja wiem, że zero zawsze jest. Panele, statystyki Twitch, o! Zero widzów, o widzisz, no i to jest to, co ja chciałem mieć. A ja mam, uwaga, jednego widza i to chyba ja jestem, mi się wydaje. Ja mam aktualnie zero widzów, a jak odpalę czat, mam dwóch obserwujących. No bo ja jestem jednym. I drugim jest pewnie Zajca. Zajca jest dobry człowiek. O, pozywam. Damian zaczął transmitować na żywo. Oglądaj. A, to dopiero teraz się pokazuje. Mi dopiero teraz się pokazało. Okej, okay, a jak ja mam, to mam zero widzów nadal. To są tu A ja głosy. Spróbuję znowu nazwać tak, żeby tym razem cię oznaczyć. No to z małpą polecam, bo no, ja ale ja się... zrobiłem z małpą i ja wpisuję D i nie ma takich osób. No to weź wcześniej mi D. Dream wyskakiwało. D, podłoga. I nic, a dalej. A może to nie jest podłoga, tylko może to jest myślnik, a ja jestem debilem. Nie, no to jest podłoga. Ja już ci mówię. Tylko, że czasem mi zaskakuje, a czasem nie. O, to jestem ja. D, podłoga G, podłoga Shadow. To musisz mnie dodać do jakiś tam, nie wiem, co lubisz. Ale my jesteśmy. O, kurwa no. No dobra. No trudno, wpisuję cię na razie tak, jak ktoś cię będzie chciał znaleźć, to cię znajdzie. A ja mam zero wyświetleń nadal. No bo to w ogóle jak transmisję zrobisz, bo nie wiem jak masz ustawione, ale ja mam na przykład ustawione tak, że mi transmisję zostawiam jeszcze chyba przez 5 tygodni, czy coś tego typu, to nadal możemy łapać wyświetlenia z transmisji. Fajne. Ja bym jeszcze sprawdził teraz, czekaj, na żywo. To jest na żywo. Szybka reklama, lokowanie produktu, napój aloesowy. Litchi. Bardzo dobry. Nikt mi nie zapłacił za to, ale SG. Semky i tu się, okej, czyli szybko się to aktualizuje. Mam zero widzów. Łe. Czekaj, zaraz będziesz miał jednego. No, wejdź no, to ja bym zobaczył, czy jest chociaż jakieś wyświetlenie, czy coś, bo może ja zły panel mam odpalony. Wróć do serwisu Twitch. Powiedz jak będziesz. Panele boczne F. Co to jest panele boczne F? No jestem, ale wiesz co, ja wiedziałem, że masz już jednego widza, zanim w ogóle wszedłem. I w ogóle ty możesz sprawdzić tych widzów gdzieś, bo ja pamiętam, że to się dało sprawdzić. Jest jeden widz, widzę, że jest jeden widz. Ale jak to zrobić, żebym widział, co to jest za widz? Czekaj, zrobimy taki myk, że zrobimy cyk. Twitcha zmniejszymy odrobinę. A i ty jak wrzucisz ten? Ja wrzucę se... Bo ty nie widzisz, co ja robię teraz, nie? No widzę. Właśnie zmniejszyłeś. Widzisz? Tak, właśnie zmniejszyłeś. Widzę i słyszę. Ale jak to widzisz? Ale czekaj. Chujowo. Ale poczekaj, ty widzisz... Cały obraz, tak? Tak. Cały... O, teraz rozszerzyłeś znowu i teraz wyrównałeś. Okay. Ale widzisz Hunta? Tak. Rozumiem. Ewa powiedziała, że upije się totalnie. No i... No, chyba... Kurwa, no co? Gratuluję. O. I tak bym właśnie chciał zrobić. Ty, a powiedz, patrz teraz. No patrzysz? Patrzę. Skurczyło się, czy nie? Nie. Nie skurczyło się? Nie. Dobrze. A ta łapka co robi? No właśnie wyjebałeś ekran do góry nogami. Znaczy na bok. Fajne, fajne. Rób ten lobster napisał chest. Chest call, rób ten lobster. Siema. Lober. Lober. Zero subskrybujących, zero punktów za subskrypcję.
Dobrze. Mogę cię I to jest. zasubskrybować, ale nie musiał mi za to płacić. Nie ma opcji takiej. Nie, no nie subujmy, co ty? Mogę kupić bicy. Kurde, jak kupię bicy, to będę mógł je używać. Ty, uruchom kamerę wirtualną. No bo jak możesz. I to jest bycie tym, tym. To co jest. Furasem. Furasem, no. Możesz być furasem, jak chcesz. Dobrze, dziękuję Michał, że oglądałeś mojego streama. Ja go wciąż oglądam. Już za późno, on jest w tle. Weź się zgotuj, bo ja bym pograł ogólnie. No ja też bym pograł, tak. No, tak więc historia jest tego typu, że się zesrałem, bo zjadłem i tak nawet nie wiedziałem, że się zesrałem ogólnie. Tylko nagle mi się zachciało srać. I wstałem i poszedłem. Siadam na kiblu, patrzę w dół i tu... O, zesrałem się. No to ja tak miałem, jak spałem ostatnio. Tylko, że ja nie spałem. A. To jest ten problem. No to już trochę średnio, bo jak jeszcze śpisz, to masz wytłumaczenie, że śpisz. W ogóle, Michał, ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie aktualnie. Wiedziałeś, tak? Że wystarczy człowiekowi coś zabrać, żeby był najszczęśliwszym człowiekiem? Jak to odzyska? Tak. Przestałem palić, nie paliłem 10 dni. To nie jest dużo dni, ja wiem, ale jednak nie palenie to nie palenie. I teraz nie jadłem jeszcze 3 dni i najadłem się i zapaliłem, bo stwierdziłem, że jeżeli mi się uda nie wpierdolić nic przez 3 dni, to zapalę. W sensie to wrócę sobie do palenia, bo taką miałem ochotę. I jak się najadłem i zapaliłem, to jestem teraz najszczęśliwszy na świecie. Ale najadłem się generalnie jabłkiem i kanapką. Też fajnie, co? Tak, dobrze. Tylko, że po jabłku się od razu zesrałem, więc można śmiało powiedzieć, że go już nie ma. Idę po epeta zaraz w pracę. Dam, po prostu tak naprawdę nie gramy. Powinieneś sobie tak wrzucić fitness. Dlaczego? No masz tak hard showdown, a ty po prostu pokazujesz tutaj newsy, jak... Jak żyć? Jak żyć fitnessem. Zgadza się. Jak... Nie, to bardziej taki, nawet nie fitness, tylko lifestyle. Jak cieszyć się z życia. Że najpierw trzeba być trochę smutnym przez 10 dni. Pani. Ale już przestaje być smutnym przez 10 dni. Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Trochę wstyd to był. Ale gardło podciąłem jednym płynnym ruchem. Jezu, lubię tą katankę, fajny film ma. No. Jak tak właśnie tniesz na odlew, nie? Ty, tu coś się świeci na biało, ja chcę zobaczyć, co to jest. No pewnie ten plakat taki, co za punkty. Nie! Tu jest specjalne pudełko z amunicją, które pozwala ci wziąć całą amunicję najbardziej na świecie, wszystkie tulsy i chyba jednorazówki też. Ale za jeden. Nie wiem, punkt. Bo mam wszystko. Więc nie mogę podnieść, by mi nie pokazało za ile punktów. Wóz potrzebuję. A, nie po tej stronie mapy. Szkoda. Wozów ci u nas niedostatek. To prawda. A ja muszę zabić jeszcze jednego ognistego i będę szczęśliwy. A wiem, widziałem na twoim streamie. Ty to dbasz o mnie, Michaś. Tak, ja ogólnie zauważyłem, że tak dbam o ludzi trochę. Ej, Damian, dostaniesz ten nóż ode mnie. Stos. Bo znalazłem drugi. Ja lubię noże. Tatulka poproszę. A to będzie najlepszy nóż, jaki dostaniesz w życiu, dlatego że to jest nóż, który możesz zrobić wszystko, co chcesz. Dosłownie. Chcesz napierdalać młotkiem w niego, bo batonujesz wielką belkę na pół? Proszę bardzo. I ja mu to nie przeszkadza. To jest nóż do tego. Chcesz rzeźbić nim? Ja mu to nie przeszkadza. Możesz, to jest nóż do tego. Chcesz wbić go kurwa w drzewo tak głęboko, żebyś mógł po nim się wspiąć? Ja mu to nie przeszkadza. Ej, patrz co ja tam widzę. Ja też, tylko że mało mam stabilę. Ja mam też mało. Zglądujemy go razem. Dobrze. Nie żyje. Ja ją zabiję. A. Kredowka jest na górze.
Ale jako, że wiemy, że go tu nie ma, to ja już pójdę dalej. Nie, to jest to minion rojny. Słyszę. Przecinam się przez nie, jak wiesz. Nikt sobie nie myślę za dużo. Dobrze powiedziałem? No, oczywiście, że dobrze. Wiesz, co mi się marzy? No. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Znaczy, to inaczej, wiem, że to nie jest dobry pomysł. Ale może mi się zabrać Marysię aktualnie teraz na randkę na Maka. Jak skończy pracę, to pojechać po nią i na Maka. Posrasz się. Zgadza się. Ale pojechałbym z tobą. Chyba, że chcesz Marysię zabrać na randkę. Nie, ale jakbyś był pewien, że pojedziesz i byśmy się spotkali gdzieś tak w połowie drogi, czyli na Mickiewicza na przykład, to chętnie. Znaczy ja mogę nawet jechać na widzę, bo ja i tak czekam, aż Ewa skończy swoje przygody i najwyżej później pójdę do Biblii, nie? Nie, że tak zrobię. Lokowanie produktu, ta biblioteka. A co, ty masz kamerkę odpaloną? Nie. Się śmieję, bo wspomniałem. Ale dziabnąłem go. A ciebie nie, też. Za dwa paski. Nie pierdolę, przepraszam. Damian. Deczka by się przydała jakaś. Znajdę. Ej, damy, znalazłem bossa. Ej, oni też. O jest! Ej, to było akurat bug. Jezu, ile was tu jest. Znalazłem wam deczkę. Ja znalazłem zombie. Na przykład. Dobra, ho, na hemlocki. Ludzi tu mam, ty. Gdzie? A nie, to zombie biega. Na hemlock idziemy. Hemlocki hide. Hemlocki hide. Hemlock and hide. Ej, gdy to napierdala... Nie, to nie do nas, patrz, ktoś strzela. Chodź, obejdziemy ten, obejdziemy od tyłu ich. Kanapkujemy ich, patrz, już. Od bunkra. Bo i na bunkrze są. Już strzelę bunkra. No widziałem. A ja widziałem na lokacji akurat teraz. Tak, tak, tak. O, tam ognisty biega. Śmieszne. Jest przeładowana, przeładowana katana, bardzo dobrze. Kurde, ale napierdziewa. Tutaj blisko, między drzwi. Jest tu, za budynkiem, za budynkiem, za budynkiem. Odbiega na lewo. Dostał. Biegnij go ognisty. Czemu go zabijesz? Myślałem, że go wybuchnę. A skąd? Ile metrów? 36. Okej, to daleko. Psa ciebie idą, schowaj się do bunkra lepiej. Doładuj się może. Nie fart. Albo głupota. Ale zadałem mu tylko 66 dipsów. Może faktycznie ta kula byłaby lepsza. Jeżeli bym celował dobrze. O, widzisz, Ewa ma... Mam nadzieję, że to będzie max do 24. Opiszę jej, że ja jadę na miasto. Ale to po 22, jak coś. No tak, wiem. No ja bym jeszcze nie pograł. Wiem. Ogólnie. Nie wiem, czy znowu się nie zesrałem czasami. Szczerze mówiąc. Przynajmniej nie nasrałeś na poduszkę. No nie, dzisiaj nie, wszystkim w boju, bo trochę było tego, znaczy to mało było, bo z 7 na 100, nie? Ale takich ziomków moich dobrych sobie. Ja pierdolę, Damian. Wiesz, co ja dzisiaj robiłem w pracy? Ja dzisiaj przyszedłem. Jak się to po pierwsze, ale ogólnie, przyszedłem sobie do roboty, nie?
I sobie myślę, ja pierdolę, nie chce mi się tu być, ale w sumie nic nie będzie do roboty, tak jak ci wczoraj mówiłem. No tak. I miałem rację. Przyszedłem do roboty. Kurwa, czy ja chcę kupić Mosina? Myślę, że Springfield to jest to. Przyszedłem do roboty. Zabij matki Roy za pomocą topory do rzucania. Michał, a mam czy to mogę samo. Cię prosić o to? Ale ja nie mam pieniędzy. Na topory? Nie. Ja muszę strzelać wrogim łowcom w głowy. A nie może być nożem? Może być nóż do rzucania. No i super, to mam, bo ja też muszę zabić. Trzy muszę zabić. Bardzo dobrze. No i ogólnie co? I przychodzę sobie do roboty. I sobie i tak wiedziałem, że nic się nie będzie działo, ale stwierdziłem, no i tak chujowo, że musiałem tu przyjechać. No dobra, jakoś przeżyję. No i co? Wchodzę na... W ogóle warto wspomnieć o tym, że wstałem o 5. Nie wiem, co mi się ujebało, ale na jednostce to już byłem o 6.30, czyli godzinę przed robotą. Już w ogóle w sali, nie? Jakoś tak przyjechałem. Nie mogłem pójść spać dalej, stwierdziłem, że trochę się boję, że nie wstanę. Musiałem rozpakować torbę, ale stwierdziłem, to dobrze, prawie jakby były jednak jakieś zajęcia, jakby była jakaś zaprawa, to ja pójdę i sobie, wiesz, ogarnę to i tak dalej. Ogólnie budziłem się, więc całkiem dobry humor, nie chcę mi się już żygać, więc ogólnie plus. Nice. No i rozpakowałem sobie tą torbę, ogarnąłem sobie rzeczy. No i jakoś tak siedzę w tej sali, w końcu o takiej 7.40 stwierdziłem, nie no dobra, trochę chuj, trzeba warto zainteresować się, czy coś się w ogóle dzieje na szwadronie. Ja patrzę i widzę mojego kumpla Kubę, mojego kumpla Michała Musiała, Macieja Musiała. Maciej Musiał jest, kurde, ze mną na specjalistyce był. I on po prostu nie dostał opinii, więc nie pojechał ze mną na granicę, ale cały czas siedział na szwadronie, nie? Mhm. Zajebiście. Z Maciejem dzisiaj sobie gadałem cały dzień. No i ogólnie do mnie Janiak mówi, że ogólnie zaprawy nie ma, ale jak chcesz, to możesz iść z nami biegać. No i sobie, kurwa, dobra, pobiegam, nie? W sensie, co mi szkodzi. No i sobie pobiegałem z nimi i takim tempem, wiesz, typu kutas, biegałem. Musiał wszedł na teścia. A co tam jeszcze? Ogarniam tam jakieś inne rzeczy, coś tam sobie pogadaliśmy. Czy się śmieję, że Michał mówi, bo on po prostu aktor jest, nie? On chyba nazwisko aktor. Dobra, nieważne. Nieistotne. To jest taka ksyw. No, jeden pies. No. Czy aktor? Nie, nieważne. No i... A chuj, stara. Ale ma Maciej na imię. Więc się śmiejemy, no, że Maciej musiał. No i ogólnie kwestia jest taka, że wszystko fajnie, wszystko spoko. I ja gadam sobie z nim, on tam mi opowiadał, co to się działo przez ten czas, jak go nie było. Sam u niego, co u mnie. On się zdziwił, że jestem z Ewą, bo on się zatrzymał na etapie Ewy tego, jak Ewa pierwsza ze mną zerwała. Nie, jak ja pierwsza zerwałem z Ewą. I to był koniec, kiedy, wiesz... I on był przekonany, że się nic nie dzieje. A ja mu mówię, kurwa stary, zajebiście jest. A on mówi, to spoko, spoko, fajnie, fajnie. No i co? Nic się nie działo, więc ja sobie poszedłem do swojej sali i sam byłem w tej sali, normalnie w sali jest jakieś, wiesz, 15-20 osób. No. Rozejbałem sobie nogi na stole, bo mi się zachciało jednak trochę żygać i tak sobie siedzę. I akurat jak wyciągnąłem te nogi i chciałem wysłać Ewie zdjęcie, że tyle mam do roboty, no to przyszedł kapral. Jedyny kapral, który kurwa w ogóle tam był. I on tak się patrzy, no, pięknie żołnierz, widzę, że chwila nieuwagi i wy już, kurde, nogi na stole i tak dalej, być może tu ogarną. Ja, tak jest, panie kapralu, no patrz, też nie, coś tam zacząłem ogarniać, no dobra, poszedł. Ostatni raz widziałem tego kaprala tego dnia. Jak tu posprzątałem i to zajęło mi jakieś 30 sekund, to stwierdziłem, nie, no dobra, trzeba się czymś zająć, bo mi zaraz łeb padnie. Nie mam internetu, więc nie mogę za bardzo TikToka oglądać, niczego takiego, żadnego Instagrama, ani YouTube'a, chociaż i tak sobie rachtę włączyłem po prostu i ładowałem tak jakby film przez jakieś tam 2 godziny. No wiesz, podłączone do ładowania. No i wtedy sobie obejrzałem jakiś tam film rachty 40-minutowy, to przynajmniej tyle. No ale ogólnie to zrobiłem sobie tak, że wypastowałem sobie buty, porobiłem jakieś tam rzeczy, napisałem coś tam do Ewy. I ogólnie dzisiaj cały dzień nie pisałem do Ewy, bo ja sobie usiadłem tak jakby pod wieszakami wręcz, jakby weź kapral. Przykryłem się gorateksem, więc mnie nie było tak za bardzo widać, ale też byłem tak, że jakby nawet otworzył drzwi, to bym po prostu wstał i się zdrzemnąłem. I przyszedł aktor. I mi kurde, wystraszył mnie. Coś tam sobie pogadał ze mną, poszliśmy sobie do kantyny. Opierdzieliliśmy coś tam w kantynce. Ja wydałem ci 150 zł w kantynie. Kupowałem batalionówki i koszulkę. I to tyle. 3 batalionówki, koszulka, 150 zł. O Jezu, ja muszę je zabijać. A, zapomniałem o tym. Bo ja też muszę ogólnie. Michał. Masz apteczkę, spokojnie. A tutaj masz jedną razówkę. Zacząłem wątpić, bo mi się kończyła też ta. O. Słoik. Ludzi mam na... Dobra, chodźmy na blaszę. Kurwa.
No i poszliśmy do kantyny, wróciliśmy z kantyny, już była jakaś, wiesz, 12. I ja przypomniałem sobie, ty, ja mam Steam Decka. I grałem w Skyrim. Bioza, a jak ten Fallout, gdzie grasz, coś w niego? Nie, bo grałem w Skyrim. Bo chodzi o to, że ten Fallout byłby spoko, gdyby był spasowany pod Steam Decka. A, no tak. A przez to, że on nie jest, i mimo, że to jest dokładnie to samo sterowanie, co w Skyrimie, że on nie wykrywa Steam Decka jako pada, jako kontrolera. Mhm. Jest tragedia. I na pewno da się to zrobić. Ale wszyscy wiemy, jak ja bardzo lubię z technologią się bawić. Ja lubię korzystać z technologii, o wiesz, o co chodzi. Tak, 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 czuję. Rojąc jeszcze, czekaj. Kruki na nas idą, ty. Ale, kurwa. Na nas? No, nas. To moje, to moje, Jezu, to moje. No to już wiedzą, że tu jesteśmy. No bo... No to po wskazówka najpierw, ty, pieniądze. Gdzie ty masz głowę? Najpierw dupie. Hajs, potem szajs. Ale ja mam w dupie. Ale ja mam hajs... Nie mam hajsu w dupie. Ja ci w dupie będę. Czerwona już. Do środka. Już nie. Oczywiście. Mam wrażenie, że po prawej słyszę bieganie. Kurwa, jakby ktoś butelkę wyciągnął. Ta, na wieży, na wieży! Na górze? Chyba tak. Jeden był na schodach. Ale dostęp. Dobrze, że chujowo strzelam. Dobrze, jest na wieży? Jest na wieży, tak. Zaraz szotka wsadzę w dupsko, to zobaczę. Trzymaj go tam. Wydaje mi się, że mógł wyjść. Albo jest! Masz chilbę! Ma dokładnie to samo co ja, czyli Spectre. Uważaj, nie fuj tam na niego. Jest tu za rogiem, za po lewej. Użyj mu słoik. Wpadnie w panikę. Szybki res może? Na schodach? Nie wchodź, nie wchodź, ma strzelbę. Wybieg. Nie, nie wychodź tam, no co ty? Pilnuję. Dostała? O, pięknie. Zabiłeś. Nie, spadła. O. Sprytna czy tu jest gdzieś wóz obok? Tak, poczekaj, peacekeepera se wezmę i przylotuję ich, żeby odblokować paski. A, bo ty... No tam, kolego. Mądry chciałeś być z tą strzelbą. O, tu jest jednorazówka obok. Też. No, to było całkiem akurat śmieszna sytuacja. No, musisz przyznać, że genialne to było. I to, że wyszedłem, też było genialne. Tak. Dziękuję, że mnie posłuchałeś. Za co? W sensie... Za to, że mnie posłuchałeś. Ale z czym? Ze wszystkim. Kolejni ludzie. Tak, wiem, bo biegną z tego. Skąd? No, z tartaku przecież ludzie biegli. Na dole, na drugiej wskazówce. Jezu. Ostatni chwilę go zacząłem, jako szuka. Coś karta mi dzisiaj nie jeżdża. No nie, fart, masz duży. Ale spoko. Spoko, ja mam Martini Henry, także... Uratujesz nas? Na pewno. Ma ich nożem. Ja mam kastet. A nie, dobrze. Naprawdę? To oni jesteś. Okej, okay, już myślałem, że to ty postawiłeś.
A co jest? Ty co jest z tymi schodami? Dobre. Kurwa, gdzie on jest teraz? Kurwa mać. Szybciej, kurwa, nie możesz strzelać? Dobrze ci idzie, do... dawaj dalej. Nie no, przewagę mieli. Ewidentnie było ich więcej. Jacyś tacy chyba trochę mądrzejsi byli. Chociaż nie, to ostatni to już wsadziłem. Tak, tak to nie. O kurwa! Ile to kosztuje? Ej Damian, bo ja się uczę tego podręcznika do RPGów. No. I myślę, że my zagramy. I ja teraz już zamawiam figurki do tego RPGa na AliExpress. Ja bym bardzo moja... chciał zagrać. To jest moja wymówka do tego, żeby zamówić sobie Lego. Ja bym generalnie bardzo chciał grać regularnie, ale nie umiem. No bo to wszyscy, wiesz, to nie da się tak samemu grać regularnie. To musisz być ekipę, która też gra regularnie, która... A, mamy jednego killa i jedną kill asystę. Jakim cudem? A bo może spadła. A, że ty masz tego killa swojego, a ja mam kill asystę za to, że spadła. No dobra. Tamtemu typowi to ja wsadziłem banie akurat, także kurwa macie. Strzelaj wrogi łowcom w głowy za pomocą pistolety. No to... umiesz. Zobaczymy co będzie, zobaczymy. Ja biorę Akimbo Bornheimów. Czy ja mam tutaj... Nie, dobrze, ja mam... To jest średnia broń. A, tak, ale to jest średnia broń. No dobra, to ja w sumie zrobię taki myk, że wezmę to i wezmę sobie Kurwa, Romero i pistolet Sparks. Ajajaj, ale to Romero bym chciał mieć. Pistolet Sparks wymień, sobie zostaw na później. Wezmę sobie tego... Na pewno masz jakieś... O Jezu. Tak, no bogato ja? Idziesz. Perkata, nie? No idź, idź, bierz, 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 kurwa. Ja ci będę mówił. Te nożyki weź. Bo no, ja ostatnio kupiłem. A ja za łódkę się dołożyłem, a ostatnio nie jechałem. O jest aperkat. Kurwa, nie mam żadnego aperkata. Dobra, biorę pistolet Sparks i biorę kurwa tego. Tego. Nożyki. Masz fajnie stary, na tej postaci. Kurwa. Czy ty musisz mi się tak patrzeć? Kurwa, bo ja pilnuję cię przed tobą samym. Dobra, to biorę headera i chuj. O, dobre, przy dużo pocisków. Tak. I wszystkie na krwawienie. No i pięknie. Wszystkie na śmierć. Dobrze mi szło z karabinu teraz, całkiem. I dobre pozycjonowanie miałem, więc... o, czemu noże nie... do rzucania. Czemu nie? Czemu nie? Czy ja mam tutaj czegoś w chuj? Mam w chuj... Nie, tak żeby mieć w chuj, to w sumie nie mam nic. Zastrzyk antidotum, ale tym to nie porzucam za bardzo. Żuk. No żukiem to też tak rzuci sobie jeden raz. Kaszlaki. To jest żuk duszący, zaufaj mi. Ale kasz... a. Kurwa, robimy to, zobaczymy co będzie. Żuk duszący kosztuje 22, a kaszlaki kosztują... 25. A? Kurwa, ma się tą spykałkę. Kurwa, to... wiesz, to też chyba będę brał żuka duszącego, to jeżeli to zadziała. No bo czekaj, bo ja muszę wziąć regenerację. Regenerację muszę wziąć. Spierdolić daleko i będzie git. Damian, a ja biorę w takim razie, jak tak się fajnie bawimy, samą ognistą amunicję. Fajnie.
to pamiętaj o beczkach. No kurde, pewnie, żebym to pamiętał. Co? Już zapomniałem. Nie, nie, tak nie robimy. Tu, ej, tu, tu, kurwa, jak ty myślisz? Nie dostanę już chyba szoku. Nie już szoku. Generalnie, danger aktualnie jest to, że po takiej diecie, po takiej głodówce, jakbym na przykład po 3-dniowym poście zjadł burgera i bym miał słaby organizm, bo to na byś przykład umarł. Był stary, to bym umarł. Bo cukier by mi skoczył tak bardzo w kosmos, że... Dobra, zawieziemy cię najwyżej do szpitala. A ja bym właśnie ojebał tego maka, no. To weźmy sobie frytki. Sałatkę. Sałatkę. O Jezu. Brat mój ostatnio tak... Ej, ja w ogóle chciałbym się nauczyć przepisów na takie dobre sałatki. Bo generalnie słyszałem gdzieś legendę, że warzywa mogą być smaczne. Są. Nie. Mogą tylko być. No właśnie, tylko ja nie umiem tak, żeby były. Ja też nie. Ej, każdy cel główny ma silne i słabe strony. Jakie słabe strony ma asasyn? Młotek? No, stamina. Przepraszamy, połączenie z usługą Hunt Showdown zakończyło się niepowodzeniem. Łe! Tani szkoda, internet. Bo wydałem pieniądze na to. Bo od CryCloud, a nie gry. Pobieranie, sprawdzanie. Połącz ponownie, poproszę. Zdarza pogłoski, że 30-letnia Ada Ruffshell wraz z czworgiem braci i sióstr zostali zabrani... Kurwa. Na szybko. Bardziej pozwoli ci przeżyć trafienie harpunem bojowym, jeśli masz 150 punktów życia. Nie, i tak nie przeżyjesz trafienia harpunem bojowym. Musisz mieć bulwarka. Ej, Damian, ja sam się dołączyłem do tej gry. No właśnie, ja się boję. Bo tak, ja mogłem się dołączyć i łączy mnie aktualnie, ale... Nie no, nie mimo cię... Czekamy na ciebie wszyscy. Poczekaj tam chwilę. No i tak czekamy na ciebie. Wszyscy na ciebie czekają. Damian, cały serwer na ciebie czeka. Chuj, te 12 osób i tak ich pozabijamy. No, la, taki la, mam plan. La, 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 la. Ej, fajne Lego jest na AliExpress. Tyrom tyry. Tyrom tyry. O właśnie, Damian, to ja z tobą porozmawiam w takim razie już zawczasu. Bo tak gadałem wstępnie z Ewą, no i Ewa chce zagrać jakimś tam elfem. Tak się podejrzewałem, że tak będzie. Krasolud starta. Rozumiem. Ja zaraz znajdę i sprawdzę, jak się to robi. Nie macie, Damian, ja idę po wskazówkę. To, że jestem sam, nie znaczy, że nie mogę w tą grę wygrać. O, ponownie. Oczekuj, u mnie na mapie jesteś, nie? Tak, ja wiem, ale nie chcę mi wątpić. To znowu tego. Gówno. A gówno? A no gówno. Wyłączanie z nim trwało dłużej niż zwyczaj. Myślę, że Rachta nie ma takich problemów. Nie no, miał na streamie. Odwróćcie to escape. Ja dobra, chuj na głośno. Michał, poczekaj. No to ja tu robię rozpierduchę. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, czy nawet na meczu nie macie. Wiem. No to na co ja mam, kurwa, tak? W sumie możesz iść na wyjście. Jakie wyjście? Ja zabijam bossa. Już? No! A co ty myślisz? Fajnie. Ja to już wygrywam. Jego monitorka, no. O! Straka idzie. Oj. Zacisnąć zwierzę. Zabijam żabki sobie nie popłucę. Kurwa, wracam. O jest, Desaline. O jest. Co to było? To jest Align.
Jezu, jaki ale, żyk. Ale ty nie bijesz. To prawda. Szybko przejrzałeś moje kłamstwo. Kurwa, najciśnienie teraz by rozpocząć, piąta rocznica. Od błędu, nie można połączyć się z serwerem. Zapraszam na mojego streama. Dzisiaj gramy... O kurwa, oni już go biją. Dobra, dobra, ja zaraz umrę, spokojnie, nic nie ma. Znaczy, to nie jest dla mnie problem, tylko problemem jest to, że Steama też mi wyjebało. Oni mają jeszcze nie. Oprócz tego... Ten. O, już nie, już działa, musiałem zrestartować chyba tego. Jezu, oni mają szczylbę. Dobra, wpierdolam się tam, nic się nie boję. Jestem pro playerem, mam 1300 godzin w tą grę. Wyłączyłem jakimś cudem słuchawki, znowu. Z siebie, z dźwiękiem. Dawam powiedz coś. Ala, no właśnie też coś źle słyszycie. Dobra, już jest git. Co to jest zło w środku? O, połóż ponownie. W tym środku. Idę, oko. O Jezu, miał strzelbę dwururka, już nie żyje. Olipka. Dobra, Damian, opuszczam ten mecz. Czekaj, jeszcze nie, nie wychodź, bo ja się ładuję do gry. A ja się palę! Palisz się? Ta! No poczekaj, to nie wychodź jeszcze. Chcesz jaka się... beta? Co to jest beta? Co to jest beta? My gramy w betę? To nie jest jeszcze no... 5 lat ma ta gra! Jak beta? Gdzie ty to chodzisz? Na ekranie mam betę. No. A ja znowu się ładuję, długo i chuj wie, co chodzi. Ja opuściłem misję. Ja bym chciał spróbować wyjść, bo miałem Berdiera i Aperkata. Nie, miałem Berdiera i Hederę, to też niedobrze. I miałem fajną postać. To po co się łączyłeś z mieczem? Byś dostał z powrotem. Ja właśnie nie zawsze się dostaję z powrotem. W takim przypadku, jak się nie załadowało do meczu, to ją dostaniesz. Nie było cię, w sensie nie było cię fizycznie w meczu, był tylko twój znacznik. Kurwa, leniwa ta moja postać coś. Ej, powiem ci... Teraz tobie musisz dać chwilę, bo ładuję. Ja mam chwilowo dość, ja nie chcę być nieuprzejmy, tylko po prostu mi teraz się załączyło motion sickness, nie? No to zrób sobie przerwę. Wiesz, tam kilka minut, to ja może... Dobra. Jeżeli się dołączę, to wyjdę, nie? To ja na razie zrobię... Stop. Git. Po prostu... Mogę zadzwonić do ciebie, jak będę, jak chcesz. No dobra, chyba, że idziemy zjeść. O. Czekaj, bo oczekiwanie na inny gracz. Dobra, ja przepraszam, nie mogę się patrzeć na ekran na razie, sorry. Spoko.
Ja jesteś? Halo? Michał, jestem jak coś. Dobra, daj mi jeszcze 5 minut, dobra? No spoko.
No jestem. Michał. Jedziemy gdzieś? No, tylko zagramy jeszcze jedną. Dobra. Czy jesteśmy już kolegami, czy... Nie, bo nie przyjąłeś mojego koleżeństwa. A bo sprawdzałem ten. Już. Ja to myślę, że ja nawet dokonam zakupu teraz jakiegoś. Moim zakupem będzie legendarny łowca. Odważnie, odważnie. I tak gramy ostatnio. Miałbym chciał zagrać. O, ja wiesz, wiem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zagrali, jak wrócimy z Maka. Nie, bo ja odbieram Ewę. Wiem. Ale... Ewa chleje. Wiesz, mi napisała. Kurde, chyba tego Ronina bym wziął? Nie. Ronina nie lubi. O! Ja wiem, kim chcę zagrać. Nie mogę schajerować go? Dlaczego? Pewnie nie ma miejsca. A ja wracam do grania z Parksem. Spark jest bardzo spoko. Zwłaszcza, że jak masz jeden strzał, to musisz tak uważać. 4 sekundy ma Sparks do... Nie, czekaj. Chcę znowu... O, doktor Vigor Beastface. Bardzo fajnie. Chcę to. Mówi, że na Sparksa gramy. No dobra. Ja gram na Sparksa. Bardzo fajnie. I noże brojną. O! Ten drilling pierdolony mogę wymienić. Spekter. Muszę zabijać Spekterem. No to... Cóż, Sparks jednak nie. Jednak Spekter. I wezmę sobie kulę, bo ufam sobie, że będę trochę trafiał. Będę trochę trafiał. Nie śmiej się, kurwa. Wiesz, ty masz lepszą myszkę i lepsze rzeczy. Ej, dzwoniłem się do tego typa od, kurwa, mojej myszki i nie odbierał. Boi się mnie. A bardzo dobrze, to teraz tylko pojedź. No pojadę jutro. Idealnie. Ej, w ogóle przez tą głodówkę, 3 dni głodówki wypiłem 8 energoli. I nie mogę patrzeć na białego monstera. To też chyba dobrze. No. Same plusy. Kurde, myślałem się paski Garmina, ewidentnie internet chce, żebym kupił Garmina Fenixa 7. O, bardzo bym chciał prowadzić taki styl życia, żeby przydał mi się Garmin Fenix 7. No to nie wiem, co bym musiał zrobić. Właśnie, musiałbym chyba specjalsem być, żeby mi się przydał, nie? Tak. Ej, a w ogóle... Ciekawe, co jeszcze można robić dla wojska. W sensie tak zastanawiam się, bo wojsko chyba ma jakiś swój taki portal z pracą, nie? Żeby na przykład nie być dla nich, nie wiem, mechanikiem. No to dywizja. No dywizja nie ma mechaników. Na batalionie też masz mechaników. Ale to nie działa jak portal z pracą, Damian. To jest tak, że ty nic nie wiesz. Ja na przykład nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak szturmanka, zanim wiesz. Cokolwiek zacząłem w wojsku robić. Słyszałem coś o paraskoczkach, ale... Czy o tych, o... Kurwa... Skoczkach. Ale to tak, że właśnie raczej słyszałem o nich. Kurwa, psy po lewej, psy po prawej. Rzuciły się. Ja mam odrzucone słabki, kurwa. Zabijają się, koło nas. A, słyszałem o cię. Idę na lewo, jak coś. Oddalam się. Z której strony, bo ja miałem sprawki, dopiero teraz zmieniłem. Pozwól. Tak, ale... Widzę typa. Nie, to jest zombie, ale goni kogoś. Czyli są po drugiej stronie lokacji. Na pewno nie podejdziemy, bo my tu jesteśmy.
Wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że dołem idą. Albo tak, tam. Tak, tyle... tak, za budynkiem są, właśnie poleciałem kruki. Kruki. Idę w kościół do środka. Tam jest. W kościele jest krab. Spoko. Na górze jest typ. Jeden czy dwóch? Jeden. Nie wiesz. Co już zabił? Z łańcuchowego, z headery, tak samo i też z fanikiem. Drabinka, drabinka, no. Płonę. Wiem. Fanik ma. Wyjął? Pięknie. Ale to jest luba. Podnoszę cię i spierdalę przez okno. Dobra. Wiesz, przez okno, przez rabinkę, nie? Skąd wiesz, że soluwa? Bo od razu się ten, podnieś się. Dobra. Soluwa, mówiłem. Trzymaj go tam. Pilnuję go, no co ci mam powiedzieć. A co ten pan ma? Marksman i Hedera. I dokładnie to samo. Nie, jesteś tam biega na dole. Nie, no biały jest. To zombie. Pilnujesz go czy nie? Nie, ty go pilnuj. Ja będę bił. A, to bij. Dobrze się składa, bo mam akurat... ...ten. Chcę jego spalę po prostu. Ale pilnuj go i tak. Tak. Kurwa macie, czekaj, bo ja muszę parę się otworzyć. Czerwony się zrobił, podszedł ktoś. Czerwony znowu. Tak, wiem. Mówiłem ci tylko, że poszedł sobie. Poszedłem sobie. Też tak. Go podnosi nekro mi się da. Pilnij mi plecy, dopóki się nie wypali. Patrzę, patrzę. Cały czas, tak? Tak. Marysia przyszła, także Marysia wróci ze spaceru i jedziemy na jedzenie. Z dachu pies, wypalony na dole. Typ na dachu? Jak na dachu? Wypalił się. A, wypalił się, okej. Okay. Więcej ludzi to jest. No, właśnie słyszałem, że ktoś go jest zabił. Tam jest, masz? Tam trafiłem go. Odbiegł.
nigdy nie byłem tutaj na górze. To se wejdę i zobaczę, co tu się dzieje. Ciekawego. Znowu podszedł. Kto tą flarą tu zajebał? Tam jest jeden typ, widziałem go, ale nie trafię go z tej odległości na pewno. Za murem daleko? Daleko, daleko. A tak se strzeliłem na pochybel trochę, ale... Dobra, dawaj. Pilnuj ich. Jak ich? No, bo tu jest ich kilku, a ja go napierdalam. No co, będziemy siedzieć? Czekać? Git. Patrz, czerwony, bo się odsunęli chyba teraz znowu. Tak, biały. Ganiałem się. Dawaj, przez białe. Jest, podchodzi typ jeden, ale... Okej, czerwony już. Zbliżył się. Dostałeś bułę. Świetne. Świetnie. Z innego kąta kompletnie nie strzelałeś. Co? Z innego kąta mi się wydaje kompletnie nie strzelałeś. Nie. Biega. Dobra, ci go. Biorę. Biorę? Tak. Ale on tu biega. Łapki stawiam, uważaj. Blastu? Blastu na górę. Zdążył w ogóle wstać? Zresztą. Zajebiozak. Ja mam ostatni pasek, także cokolwiek. Oła! Zabiłem ją, ale jest Kane. Inny Kane. Ale gdzie? Na zewnątrz. Dostał. Zabiłeś. Ale ta. Nadal czerwony. Ja! Strzela do mnie! Ktoś. Na górę, na górę, na górę, na górę, na górę! Ja idę na dół. Pussy. Podpaliłem pod tego Kane'a. Betko. Znaczy jak coś to bez sensu, bo ja zabiłem tu całą dwójkę z tym Kane'em. Nie bierz tego. Wiem. Bo ją podniósł. Widziałem jak ją podniósł. Więc go zgaszę. Dobra. Cały czas czerwony. Odszedł. A on z tamtej strony był chyba, bo nas strzelał ty. Gdzie? Zabiłeś? Nie, to nie ja. Cały czas jest. Ej, tu się wszyscy... Jest chujowo, jest w trawie, nie wiem czy podniesienie mnie ma sens. Możesz próbować, ale to jak mi nie zasłonisz mnie i tak chciałem, musiałbyś rzucić kaszlaka. Dobra, chuj. Spróbuj. Albo jego skaszlaj. Dobra, jest. Tak, tutaj właśnie jak patrzyłeś, na tego trupa na dole. To nad nim jesteś chyba. Dobra, no to jest trup, ale... Ale odwróć się. No i tu skrzaku mnie zabił, na wprost. Okej. Możesz pobiec pod budynek. Dobra, rozwal kaszlaka na nas i spróbuj mnie podnieść. Znaczy nie na nas, ale wiesz, tutaj. Coś wymyślę. Byle byś przysunął tego delikatnie. To jest. Wiesz, ten kaszlak.
Kurwa, ile on ma HP? To jest ziomek? Nie, potwór. Chuj wi! Kurwa, za dużo. Musisz hadera zabrać od... A. Na górę wracam, na siedle cykam. Weź mnie, próbuję osłaniać. Dobra. Ja będę... O! Zabili coś tam. No bo oni są solubami. Ten jest snajperem, po prostu wiesz, czyli gdzieś tam coś tak... Kurwa. Co cię zabiło? Kurwa. Weź go spróbuj zabić. Nie, stary, nie, nie spróbuję go zabić, mam dwóch typów dookoła siebie i tak to jeszcze będę w stanie się podnieść, jak go zabiję, a tak to nie będę w stanie się podnieść. Wiesz co chodzi? Czy jakbyś go zabił, podniósł mnie i kliknął, to byśmy mieli full HP, nie? Jest biały, bij go. Oni się tam czają na siebie, bij go, zostaje. Nie podniosę cię, bo masz zero życia. Muszę poczekać, aż będzie banisz i będziesz miał jeden pasek, Max. Masz rację, masz rację. Umieram, umrę, teraz. Chuj w to, chuj w to. Ty, to co, to ja się chyba pójdę ubierać w sumie, nie? Bo... Możesz w sumie. Może mi się uda cię uratować. Dobra, Michał, to ja się pójdę ubrać, to mi nie zajmie dużo czasu. Ja za dużo słów. I wrócę do ciebie.
Michał, jestem. Tamten frajer, który mnie zajebał wtedy, siedzi cały czas w tym samym miejscu i się okazuje, że to nie było z krzaku, tylko to było z tej takiej... budówki, z tej szopy. Ta. Rozumiem. Jeszcze postrzelałem się z gościem, bo na mnie wyszedł ze shotgunem ziomek, ta laska, którą zabił już parę razy i to są dwie solówki, które zostały moim zdaniem. Szkoda tylko, że strzelał do mnie, a nie do niej. Mi jest szkoda, że nie rozumiem, kiedy wyciąganie noży czy toporków zatrzymuje animację skrabika, a kiedy nie. W zależności od tego, ile mu zada obrażeń. No ale to zadaje takie same obrażenie. Tylko 6 killi, myślałem, że z 8 przynajmniej będzie. Ale dokładnie tak było, że wyrzuciłem w skrabika wszystkie noże i później wyciągałem je i się zatrzymała animacja. A ty masz to, że automatycznie wyciąga wszystkie, czy masz to, że wyciągasz po jednym? Wyciągam po jednym, ale to... No bo to robi różnicę pod tym względem, że... Kurwa, jak to redshirt dostałem? Za co redshirt dostałem? I to na stałe, czy tak jednorazowo? Ja nie miałem tego skina. Masz w końcu panczary dał mi coś zajebistego? Jak skin w sensie? Nie, myślę, że nie. Automatycznie chowaj okno czatu, chowaj ekwipunek. Wyklucz drzwi okna. W ogóle jakieś strasznie fajne skiny są, tylko że ja ich nie mam. Ja, można wyświetlać nazwy graczy. Tak. Ciekawe, czy to pomoże... Jak będą się na przykład w krzakach chować, czy coś. Myślę, że to wyświetla się te nazwy graczy po killu. Albo twoich kumpli. No był graczy. Ty! No, normalnie mi go... Ha! Bardzo miło. Normalnie dostałem na stałe skina. Automatyczny ruch. Automatyczna interakcja. Przytrzymanie powoduje automatyczne... To we wszystkim, co... To jest to, no. Wycofaj bo się on tylko na pierwszym. Na pierwszym tylko będzie miał tak, że... zostanie otumaniony, a reszta już normalnie będzie atakował. Dobra, to gdzie idziemy? Co robimy? No, wychodzimy. Marysia właśnie wróciła. Także... Ja, ty poczekaj, daj mi chwilę. Bo ja będę... No, no.